prawdziwa wojna jest o ciebie. Zdumiewające odkrycia przedstawiają seminarium z Księgi Objawienia. Spojrzenie na współczesne wydarzenia na świecie w świetle Księgi Objawienia. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Totalny atak. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Czy będziesz gotowy na największe wydarzenie, jakie spotka tę planetę? Sfilmowano w trakcie wykładów przedstawionych przez profesora Waltera Fajta. Po prostu kolejny człowiek. To pytanie wydaje się być bardzo ważne. Jezus, oszust czy Mesjasz? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ten Jezus przypisuje sobie prawo do rzeczy nienaruszalnych. On mówi na przykład: ja jestem droga, prawda i żywot. Jak wielu przychodzi do Ojca? Nikt nie przychodzi do Ojca, chyba że przeze mnie. To jest to, co On mówi. A dzisiaj ten Jezus jest spychany na margines. A krytycy, szczególnie tak zwany ruch Nowej Reformacji, lekceważą Biblię i jej mesjanistyczne spojrzenie. Out of the messianic side of the Bible. Jezus musi, jeśli chcemy mieć dobry układ w religii, zniżyć się do poziomu wszystkich, prawda? On nie może stać ponad nikim. On musi zejść do poziomu innych. Ale jeżeli Jezus Chrystus jest Mesjaszem i jest Bogiem, wtedy dochodzimy do wniosku, że to jest jakieś oszustwo. Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat, ponieważ ja nie chcę niczego sugerować. Jezus, oszust czy Mesjasz? Jezus mówi w Ewangelii Jana 6,38: zstąpiłem bowiem z nieba. Proszę mi powiedzieć, czy to jest prawda? To nie jest coś zwykłego, co mógłbym ja powiedzieć. Tak więc, albo to jest arogancja, albo prawda. Josh McDowell w swojej książce Dowody, które domagają się wyroku, powiedział: niektórzy sceptycy zasugerowali, że te proroctwa mesjańskie były przypadkowo albo poprzez zbieg okoliczności wypełnione przez Jezusa. Stosownie do nauki prawdopodobieństwa, szansa, że jakakolwiek ludzka istota aż do dnia dzisiejszego wypełniłaby wybrane tylko 8 z tych proroctw, w tym tylko jedno dotyczące ukrzyżowania, jest równa 1 do 10 do potęgi 17. A tutaj mamy zebrane tylko 8 proroctw. Co by się stało, gdyby zebrać 48 proroctw? Wówczas szanse stałyby się wirtualnym zerem. 1 do 10 do potęgi 157. A musicie pamiętać, że liczba gwiazd, która jest widoczna w całym wszechświecie gołym okiem, wynosi 10 do potęgi 80. Tak więc są to światy, które składają się z miliardów, miliardów, miliardów obiektów. Wow! A co ze wszystkimi 61 proroctwami? Ja wierzę, że to jest nawet więcej niż 61 proroctw, a każde jedno z nich jest wypełnione przez Jezusa Chrystusa. 4 Mojżeszowa 24,17 mówi: wzejdzie gwiazda z Jakuba. On był poprzedzony przez posłańca. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Ja nie chcę stawiać przed nami wielkich celów. Dzisiaj chciałbym się skupić na podstawowych proroctwach, tak żebyśmy krótko przeszli przez niektóre ze starożytnych proroctw. Izajasz 40,
Ci 3. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Tak więc Biblia przepowiada, że będzie on poprzedzony przez posłańca. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Mateusz 3, od 1 do 3. Tak więc on głosił poselstwo dokładnie poprzedzające Mesjasza. Jan 8,36. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. To jest bardzo ważne proroctwo. Tak więc odnosząc się do tego stwierdzenia Jezusa, wolność przychodzi przez Chrystusa. Przez nikogo innego, ponieważ jest napisane, że nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Żydzi odpowiedzieli, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? On mówił o wolności od niewoli grzechu. Królestwo moje nie jest z tego świata, Jan 8,36. Widzimy, że on składa deklarację. Cudowne narodzenie. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go Immanuel. Bóg z nami. Izajasz 7,14. To nie jest jakieś zwykłe imię. Bóg z nami. Powiecie, ale on nie był nazwany Immanuel, on był nazwany Jezus. Ale widzicie, w starożytnych czasach imię odnosiło się do czegoś, miało swoje znaczenie. To nie była zwykła nazwa, tylko miała swoje znaczenie. Tak więc Immanuel znaczy Bóg z nami. Jeszua, co w greckim tłumaczeniu oznacza Jezusa, znaczy Jahwe, Zbawca, czyli Bóg, Zbawiciel. A Jezus postawił twierdzenie, że jest Bogiem, czego nie zrobił nikt inny w żadnym systemie religijnym. I o tym mówi nam Izajasz, 7 rozdział, wers 14. I rzekł anioł, nie bój się, Mario, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Łukasz 1:28-31. To znaczy dokładnie to samo, co Immanuel. Jahwe, Zbawca, jest tutaj. Inaczej mówiąc, Bóg z nami. I Stary Testament mówi nam, Betlejemie, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu. Michałasz 5:2. Betlejem Efrata znaczy kosz chlebowy, czyli chleb życia zejdzie z nieba na ziemię i urodzi się w Betlejem. I oczywiście to również się wypełniło. Jezus urodził się w Betlejem judzkim w czasach króla Heroda i dostał imię Jeszua, Jahwe, Zbawiciel. Jezus powiedział w Księdze Izajasza 61:1-2, Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I to również jest proroctwo, które się wypełniło. Łukasz 4 rozdział, wiersze 18-19 mówią nam, że jest to dokładnie to, co Jezus powiedział o sobie. Służba cudów. Izajasz głosi, że co robił Jezus poprzez cuda? Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. A w Nowym Testamencie Mateusz i Łukasz mówią nam, że leczył on różne rodzaje chorób. Mateusz 9:35. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Izajasz 61:3. W psalmach czytamy, do przypowieści otworzę usta moje. Psalm 78:2. To wszystko mówi Jezus do ludu w podobieństwach. Mateusz 13:34. Biblia przepowiada też triumfalny wjazd. W Zachariaszu czytamy, wesel się bardzo, córko syjońska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Zachariasz 9:9.
W Ewangelii Łukasza 19:35 znajdujemy wypełnienie tego proroctwa. Te wszystkie rzeczy są przepowiedniami obu testamentów. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Psalm 41:10. To dotyczyło jego cierpień. Jest to wypełnione w Ewangelii Mateusza, kiedy Judasz zdradził Jezusa. A co z 12 i 13 wersetem 11 rozdziału Księgi Zachariasza? I odważyli mi jako zapłatę 30 srebrników. Nawet cena, jaka została zapłacona za tę zdradę, jest wymieniona w Starym Testamencie. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a porzuciłem je w domu Bożym przed garncarza. Tak dokładnie się stało. Za te pieniądze kupili pole od garncarza, bo nie mogli przyjąć do skarbca świątyni pieniędzy, które stanowiły zapłatę za śmierć. Wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariota, do arcykapłanów i rzekł: co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Każdy drobny szczegół wypełnia się. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brody. Izajasz 56. Nawet szczegóły dotyczące cierpienia Jezusa. Niewiarygodne. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Był przesłuchiwany 7-krotnie. Raz u Annasza i wtedy był spoliczkowany. Drugim razem u Kajfasza, znowu u Annasza. Potem było nocne przesłuchanie, ranne przesłuchanie, przesłuchanie przez rzymskich wysłanników. Potem był wysłany do Roda, z powrotem do Piłata. 7-krotnie był przesłuchiwany. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Izajasz 56. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami. I Biblia mówi, że był bity po głowie znowu, znowu i znowu. Psalm 69:5. Mnie nienawidzą bez przyczyny. Mógł się przeciwstawić, jednak to było przepowiedziane. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Każda jedna rzecz była przepowiedziana w Starym Testamencie. Stary Testament jest świadectwem o Jezusie Chrystusie. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział, po prostu jak baranek na rzeź prowadzony. Mateusz 27:12. Kiwają głowami, Psalm 109:25. Kiwali głowami swymi, Mateusz 27:39. Co to za człowiek? Skąd on się tu wziął? Nawet sposób, w jaki umarł, Psalm 22:17. Przebodli ręce i nogi moje, ukrzyżowali go tam. Mówi Łukasz 23:33. Do przestępców był zaliczony. Izajasz 53:12. Wiecie, że są nawet grupy katolików i protestantów na świecie, które zupełnie odrzucają proroctwa, nawet to proroctwo, które wypełniło się w Nowym Testamencie i które sam Nowy Testament odnosi do Jezusa Chrystusa. Niewiarygodne, że są nawet protestanckie denominacje, które to robią. Dali mu do picia ocet zmieszany z żółcią, Psalm 69:22 i Mateusz 27:34. Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, Marek 15:27-28. Zachariasz 12:10 mówi: wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. Nawet sposób ukrzyżowania. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Izajasz 53:12. Piękne proroctwa w Starym Testamencie o Jezusie. Łukasz 23:34. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Każdy pojedynczy aspekt odnoszący się do Mesjasza był przepowiedziany i wypełniony przez Jezusa Chrystusa. Psalm 22:19. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Możemy iść dalej i dalej. Wiecie, że rozdzielili jego szatę, ale musieli rzucać o nią losy. Dlaczego? Ponieważ nie miała szwów. Była ona tkana w całości, doskonała, zbyt doskonała, by ją rozerwać. Dlatego rzucali o nią losy. Piękne przepowiednie. Ewangelia Jana 19:23-24. Ludzie pytają: dlaczego on mówił: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Mateusz 27:46. Ponieważ to było przepowiedziane w Psalmie 22, wers 2.
Jezus umarł śmiercią całkowitego odłączenia dla Ciebie i dla mnie. Przebodli ręce i nogi moje, Psalm 22:16. Proroctwo mówi nawet o tak drobnych szczegółach. W ręce Twoje polecam ducha mego, Psalm 36:6 i Łukasz 23:46. Wszystko ze Starego Testamentu się wypełniło. Strzeże wszystkich kości Jego, żadna z nich się nie złamie, Psalm 34:21. I tego dotyczy porównanie do baranka paschalnego, że miał być zjedzony, ale żadna kość nie miała być złamana. Dlaczego? Ponieważ kości Mesjasza również nie miały być złamane. Był dzień przygotowania i Żydzi obawiali się, że mógłby zejść z krzyża i uciec, a to zakłóciłoby im dzień sabatu, ponieważ musieli oni utrzymywać swoje zasady Talmudu, wydali rozkaz, żeby połamano nogi. I to jest napisane w Nowym Testamencie, że kiedy przyszli do Chrystusa, On właśnie umarł. Tak więc nie połamano Jego nóg. Jest to wypełnienie proroctwa. Ewangelia Jana 19:32-33. I przebili Jego bok. Jan 19:34. Tak więc miejsce Jego narodzin jest przepowiedziane. Sposób Jego urodzenia jest przepowiedziany. Jego cierpienia oraz sposób śmierci również są przepowiedziane w dokładnych szczegółach. One są wypełnione nimi. My nawet nie doszliśmy do nich. Niuanse, drobne detale, które absolutnie do siebie pasują. To jest piękne stwierdzenie. Chrystus był potraktowany tak, jak my na to zasługujemy. Żebyśmy mogli być potraktowani tak, jak On na to zasługuje. On był potępiony za nasze grzechy, w których nie miał udziału, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni przez Jego sprawiedliwość, w której my nie mamy udziału. On cierpiał śmierć, która była naszą, żebyśmy mogli otrzymać życie, które jest Jego życiem. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jest to piękny cytat z książki Życie Jezusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan 3,16. Izajasz 53,9. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Bardzo interesujące, że on zmarł za grzeszników, a bogaci ludzie podarowali mu grób. I Mateusz to potwierdza. Tak więc rodzaj jego śmierci, sposób pogrzebania, wszystko jest przepowiedziane w Starym Testamencie. Niektórzy krytycy mówią, chwileczkę, może to nie była wcale postać historyczna, lub może pisarze Nowego Testamentu napisali to wszystko po wydarzeniach, tak aby wyglądało to, jakby Jezus wypełnił wszystkie te proroctwa. Mam jednak nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że tamci kapłani nigdy nie rozumieli tych przepowiedni. W przeciwnym wypadku zaakceptowaliby Jezusa jako Mesjasza, czyż nie? Tak więc oczywiście cała historia by się inaczej potoczyła. Krytycy stwierdzili nawet, że pojedyncze postacie, jak na przykład Piłat, nie były postaciami historycznymi. Ja mam dla nich nowinę, ponieważ tutaj mam tablicę, która została odnaleziona, na której są napisane imiona Iberiusz i Poncjusz Piłat, postacie historyczne. Popatrzmy na notatki niektórych historyków. Tacyt, rzymski historyk, który żył około 115 roku naszej ery, pisze o Neronie prześladującym chrześcijan w roku 46. Powiedział on, Chrystus, od którego pochodzi ich nazwa, był skazany przez Poncjusza Piłata za panowania Tyberiusza. To jest dodatkowe pozabiblijne źródło, które mówi, kiedy te rzeczy się wydarzyły. Suetonius, rzymski historyk, piszący około 120 roku naszej ery, mówi, od kiedy Żydzi ciągle organizowali powstania pod przywództwem Chrystusa, Klaudiusz wyrzucił ich z Rzymu. A Talmud, żydowska księga tradycji z III wieku, sprawozdaje, w przeddzień Paschy powieszono Jeszua z Nazaretu. Tak więc są źródła pozabiblijne, które dokładnie potwierdzają to zagadnienie. Jezus Chrystus był zawsze w centrum. Mesjasz był zawsze w centrum religii izraelskiej. Jeśli popatrzymy na świątynię, która miała być zbudowana, każdy jeden szczegół, każda pojedyncza czynność, która miała miejsce w świątyni, odnosiła się do Chrystusa.
Najpiękniejsza historia o planie zbawienia rozgrywała się tutaj, poprzez ofiarowanie baranka, symbolizującego tego baranka, który zgładzi grzechy świata. Jeśli udalibyśmy się do świątyni, tam znajdowało się naczynie do obmywania, gdzie dokonywało się obmycia z konsekwencji czynów, wyznanie grzechów. Jezus Chrystus, światłość świata, Jezus Chrystus, chleb żywota, Jezus Chrystus, orędownik, Jezus Chrystus, miłosierdzie. Wszystko tam jest, to jest piękna historia. Nawet porównanie do najwyższego kapłana. Najwyższy kapłan stał w imieniu Jezusa Chrystusa. On był symbolem, ponieważ Paweł mówi, że mamy takiego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, który wszedł do majestatu niebios. List do Hebrajczyków 8:1-2. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu, majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Bardzo interesujące stwierdzenie. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Cały Stary Testament jest symboliką rzeczywistych czynów Jezusa. Więc teraz stajemy przed problemem. Świat zamierza w niedługim czasie oczekiwać, że wszyscy połączą się w swoich poglądach. Ale Biblia mówi, że jest tylko jedna droga do zbawienia. I tą drogą jest Jezus Chrystus. A ten Jezus nie był jednym z wielu proroków na tym świecie, ale On był przepowiedzianym Mesjaszem. Bóg, człowiek, ten, który zstąpił z nieba, żeby zapłacić cenę za grzech dla Twojego i mojego zbawienia. I my musimy wiedzieć, gdzie stoimy. Jest fantastyczne proroctwo w Księdze Daniela, które kieruje naszą uwagę poza ciemność, tak bardzo, że ciemności stają się koszmarem nocnym dla tych, którzy chcą odrzucić Jezusa Chrystusa. W 8 rozdziale Księgi Daniela również widzimy przebieg historii, jak to miało miejsce w 2 rozdziale tej księgi. Mówiliśmy o głowie, o ramionach ze srebra, o brązie i o żelazie. I całe zagadnienie jest tu powtórzone w symbolach zwierząt. Mamy tutaj barana z dwoma rogami, jednym długim i drugim krótszym. I Biblia nam mówi, nie musimy zgadywać, że to jest odniesienie do Medów i Persów. I mówi nam, że gdy te rogi tam były, inny baran, kozioł, przyszedł z zauważalnym rogiem pomiędzy jego oczami. I my znowu nie musimy zgadywać, ponieważ w 8 rozdziale Daniela jest napisane, kim on był. Wiemy, że róg symbolizuje króla lub królestwo. I ten zauważalny róg pomiędzy jego oczami symbolizuje pierwszego króla Grecji. Kim był ten król? Aleksander Wielki. Nie musimy zgadywać. Biblia mówi dokładnie, co te symbole oznaczają. I on postanowił zaatakować tego dwurożnego barana. Złamał jego rogi. Medopersja została zdobyta. I widzimy, że on atakuje tego dwurożnego, łamie jego rogi, a Daniel 8:8 mówi, i kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg. Tak więc Aleksander Wielki doszedł do swojego końca i na jego miejscu wyrosły 4 inne rogi na 4 strony nieba. Wiemy, że Grecja została podzielona na 4 regiony. Interesujące, było 4 generałów walczących i w wyniku tego konfliktu powstały 4 regiony. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi, ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak, że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego w świątyni. Daniel 8:9-11.
Tak więc cała świątynia oczekiwała na Mesjasza. I nadszedł Rzym i Mesjasz został ukrzyżowany. Do tego szczegółu jeszcze wrócimy. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary. Daniel 8:13. Codzienna znaczy tamit, a tamit znaczy ciągła. I to był ten ogień. I kiedy oni na niego patrzyli, myśleli o ofierze, która zawsze była dostępna i symbolizowała ofiarę Jezusa. Wrócimy do tego w późniejszym czasie. Przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Daniel 8, rozdział, wiersze od 13 do 14. Mamy proroctwo dotyczące czasu. Teraz zajmijmy się tym proroctwem dotyczącym 2300 dni. Będziemy o nim mówić następnego wieczora w szczegółach. Chciałbym, żebyście spojrzeli na fragment tego proroctwa dotyczącego czasu. Daniel 8, rozdział, wiersze 23 do 26. Lecz pod koniec ich królowania powstanie król zuchwały i podstępny. Powstanie przeciwko księciu książąt. Zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. To się znowu stanie bez udziału ludzkiej ręki. Uderzające proroctwo. My będziemy nad tym pracować i dowiemy się, kto sprawuje kontrolę bezpośrednio przed przyjściem Jezusa. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Daniel 8:26. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Daniel 8:14. Widzimy wizję, jaką otrzymał Daniel, ale on tego nie rozumie. Jest mu powiedziane, nie martw się, nie musisz tego rozumieć, to dotyczy dalekiej przyszłości i będzie to objawione w późniejszych wiekach, nie teraz. I my zajmiemy się tym później, nie teraz. W następnej lekcji dojdziemy do tego. Tak więc on myśli nad tą wizją, nic nie rozumie. Daniel 8:17. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. I on widzi twarzą w twarz jakąś niebiańską istotę. Zważ, Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Daniel 8:17. Tak więc wizja dotyczy przyszłości, dotyczy czasu końca. I jest tak wiele aspektów w tej wizji, które nurtują Daniela. I wówczas w 9 rozdziale następuje częściowe wyjaśnienie wizji, od wersetu 20 i dalej. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. Daniel 9:21-22. Tak więc chciałbym coś wyjaśnić, bo chcielibyśmy wiedzieć, o czym to jest. No to ruszamy. Zapnijcie swoje pasy bezpieczeństwa. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Daniel 9:24. Jak wiele dni jest w tygodniu? 7. Więc 70 tygodni oznacza 70 razy 7 dni. Wyznaczono Twojemu ludowi, czyli Żydom, i Twojemu miastu świętemu. Co to jest? Jeruzalem. Aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i najświętsze będzie namaszczone. Daniel 9:24. Wstrząsająca wizja i przepowiednia. Więc zostało wyznaczone 70 tygodni, wydzielone. I w tym określonym wycinku czasu wszystkie te rzeczy z Daniela 9:24 muszą być wypełnione. Dopełnienie się zbrodni, zmazanie winy, przywrócenie wiecznej sprawiedliwości. Któż tego dokonał? Kto przynosi wieczną sprawiedliwość? Kto może zakończyć grzech?
Tylko Jezus. To jest proroctwo mesjańskie. A teraz pozwólcie mi coś powiedzieć. Żydzi są bardzo zasmuceni tym proroctwem. Posłuchajcie tego. To jest rabinistyczne przekleństwo. Znajdziecie je w Talmudzie, strona 978, część 2, linia 28. Niech kości rąk i kości palców zniszczeją i rozpadną się temu, który otwiera strony Księgi Daniela, aby odnaleźć czas określony w Danielu 9 rozdziale, wiersze 24-27. I niech pamięć o nim zostanie starta z oblicza ziemi na zawsze. Ci ludzie mają w tym ważny interes, nieprawdaż? Tak więc teraz muszę się was o coś zapytać. Czy chcecie iść dalej, niezależnie od tej klątwy? Ponieważ jeśli macie zamiar liczyć wraz ze mną proroctwo z Daniela 9:24-27, to klątwa spada również na was. Ale pozwólcie mi powiedzieć jedną rzecz. Ja służę komuś większemu niż autor tego przekleństwa. Ja się go nie boję. Wiecie, dlaczego je wyciągnąłem? Ponieważ jeśli ktoś zacznie liczyć to proroctwo, to zobaczy, komu powinien służyć. Zobaczmy. Wyznaczono, wycięte albo oddzielone od czegoś. 70 tygodni wycięto z większego proroctwa o Żydach. Popatrzmy na to. W proroctwie dzień znaczy rok. Jeden tydzień, czyli 7 dni, to 7 lat. Czy mogłoby to być moje określenie? Nie. Byłoby to aroganckie. Sięgnijmy po wsparcie biblijne. Ezechiel 4:6. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. 4 Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok. Dowodem na to, że mamy budyń, jest to, że go jemy. Tak więc zastosujmy tę zasadę dzień za rok i przemnóżmy przez 70 tygodni i zobaczymy, co otrzymamy. 70 tygodni razy 7 dni to 490 dni, 490 profetycznych lat wyciętych. Skąd wyciętych? Oczywiście z proroctwa o 2300 dniach. Tak więc jest to 2300 lat. 490 lat wycięto dla Żydów. Pójdźmy dalej. Na końcu tego okresu świątynia ma być oczyszczona. Dzisiaj wieczorem mam zamiar mówić wyłącznie o tej części proroctwa dotyczącej 70 tygodni. Chcąc wiedzieć, o czym jest mowa, musimy dowiedzieć się, kiedy to proroctwo się rozpoczyna, prawda? Więc kiedy te 2300 lat rozpoczyna się? Od kiedy mamy liczyć te 70 tygodni, których liczenie według rabinistycznego przekleństwa jest niedozwolone? Daniel 9:24 daje nam odpowiedź. Czy nie jest to interesujące, że rabini kładą przekleństwo właśnie na ten wiersz Daniela? Czy to nie zastanawia was dlaczego? Gdybym był na waszym miejscu, to zastanawiałoby mnie to do szaleństwa. 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi. Przeto wiedz i rozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do kogo? Do pomazańca księcia, Mesjasza. Tak więc, rozpoczynając od dekretu dotyczącego odbudowy Jeruzalemu, pamiętajcie, że Daniel jest w niewoli, a Jeruzalem jest zniszczone. Jest dany czas 70 tygodni.
Od kiedy zaczynamy liczyć? Od czasu, kiedy został wydany dekret o odbudowie Jerozolimy. Przeto wiedz i rozum, odkąd się objawiło słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. Daniel 9:25. To niesamowite. Daniel otrzymał właśnie proroctwo mówiące dokładnie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Wiedzieliście, że to jest w Biblii? Wiedzieliście? Popatrzmy. 7 tygodni, czyli 49 dni, czyli 49 lat, 62 tygodnie, to 434 dni, 434 lata. Dokąd nas to prowadzi? Od dekretu o odbudowie Jerozolimy to będzie 7 tygodni do odbudowy świątyni, aż do Mesjasza, księcia. Tak więc, co potrzebujemy? Potrzebujemy daty. Rok wydania dekretu i będziemy mogli pracować. Artaxerxes I, król Persji, wydał dekret w 457 roku przed naszą erą. Ten dekret oznaczał zupełną prawną i polityczną wolność dla Żydów. Wcześniej był dekret Cyrusa, ale dotyczył wyłącznie świątyni, a ten dekret z 457 roku przed naszą erą mówi o odbudowie Jerozolimy. Tak więc mamy datę początkową. Gdy do roku 457 przed naszą erą dodamy 483 lata, czyli 49 dodać 434 lata, daje nam to rok 27 naszej ery. Co więc stało się w tym roku? 69 tygodni razy 7, 483 dni. Jeden dzień to jeden rok, pamiętacie? Popatrzmy na dekret. Ezdrasz 7:12-13. Artaxerxes, król królów, przesyła Ezdraszowi, kapłanowi, uczonemu w zakonie Boga niebios, pozdrowienie. Postanowienie. Wydaje zarządzenie, którego mocą każdy, kto w moim królestwie jest z ludu izraelskiego, z jego kapłanów i lewitów, i pragnie pójść z tobą do Jerozolimu, niech idzie. Ja, Artaxerxes, król, wydałem także wszystkim pod skarbim zarzecza taki rozkaz. Wszystko, czego Ezdrasz, kapłan, uczony w zakonie Boga niebios, od was zażąda, ma być dokładnie wykonane. Ezdrasz 7:21. Archeolodzy odnaleźli tablice potwierdzające ten rok, tak więc jest to poza obszarem niewiedzy i nie może być żadnych wątpliwości co do daty. Od 457 roku przed naszą erą 490 lat, a całość proroctwa wynosi 2300 lat. Daniel 9:25. Odkąd się objawiło słowo o ponownej odbudowie Jerozolimy, aż do pomazańca księcia, jest 7 tygodni, w ciągu 62 tygodni, tak więc 7 plus 62 tygodnie, ile to jest? 69 tygodni. Ilu tygodni dotyczy ta część proroctwa? 70 tygodni, tak więc został nam jeszcze jeden tydzień. Ale proroctwo mówi nam, że Mesjasz, co oznacza wywyższony, przyjdzie po 69 tygodniach. I w którym roku to wypada? W 27 roku naszej ery. Więc dekret wyszedł w 457 roku przed naszą erą. 69 tygodni po 7 dni to 483 dni, czyli 483 lata. A zupełna odbudowa, która jest określona w dekrecie, aż do Mesjasza, daje nam 27 rok naszej ery. Ile lat miał Jezus, kiedy rozpoczął swoją mesjanistyczną służbę? 30 lat. Więc dlaczego rok 27? W czym jest problem? Bo przecież 30 i 27 to nie te same liczby. Gdy zajrzymy do encyklopedii, nawet tej dziecięcej, dowiemy się, że nasz czas został zmieniony, cofnięty o 4 lata. A pierwszy rok jest rokiem zerowym. Więc Jezus w roku 27 miał 30 lat. Słowo Mesjasz znaczy namaszczony. Kiedy Jezus został namaszczony? To stało się podczas Jego chrztu w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza.
A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo. Łukasz 3, 1 i 21. 15 rok Tyberiusza. To był 27 rok naszej ery. Więc ilu mogło być Mesjaszów? Tylko jeden. Tylko jeden, który wypełnił każde pojedyncze proroctwo. 15 rok panowania Tyberiusza był to rok 27 naszej ery i Jezus był namaszczony Duchem Świętym precyzyjnie na czas. Możecie sobie wyobrazić, dlaczego rabinistyczny Talmud przeklinał tego, który liczył te 70 tygodni? Ponieważ judaizm dochodził do swojego końca. I to było zaakcentowane w Księdze Daniela, że judaizm dochodził do swojego końca. I zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej, jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Łukasz 3,22. Zobaczmy, co jest napisane w Ewangelii Marka 1,15. Jezus został namaszczony w 27 roku naszej ery. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jaki czas został wypełniony? Jan 1,29. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, namaszczony Mesjasz. Czy to był On? O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Dzieje apostolskie 10,38. I to miało miejsce w trakcie Jego chrztu. Tak więc poszukując Mesjasza, który weźmie na siebie grzechy świata, było to przepowiedziane w Biblii odnośnie daty. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego. Jakie wypełnienie czasu? Było proroctwo, które dotyczyło wypełnienia się czasu i tylko Jezus je wypełnił. Nikt inny. Chciałbym to wyraźnie zaakcentować. Nikt inny. Nie Shiva, nie Brahma, nie Wiszna, nie Budda, nie Mahomet. Nikt inny. Tylko Jezus to wypełnił. Tak więc jest tylko jeden biblijny Mesjasz i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego. Kiedyś prowadziłem wykłady w Niemczech i to właśnie powiedziałem, a wtedy ktoś wstał i powiedział, że to jest aroganckie. Powiedział, jak możesz mówić, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Jezusa Chrystusa? To jest aroganckie. Co z uczciwością? Tak więc ja powiedziałem, tak, masz rację. To brzmi arogancko, powiedzieć, że nikt tego nie robi z wyjątkiem jednej określonej osoby, która to robi. Ale jeśli by ktoś przyszedł do mnie, a siedziałbym tam ze swoją córką i zapytałby mnie, czy ty jesteś ojcem tego dziecka? Ja bym odpowiedział, tak, jestem ojcem tego dziecka. A on by mi na to odpowiedział, hej, pośród miliardów mężczyzn, którzy chodzą po tej planecie, właśnie ty mówisz, że jesteś ojcem tego dziecka? To jest aroganckie. Tak więc odpowiedziałbym, że to jest aroganckie, ale takie są po prostu fakty, prawda? Aczkolwiek moja siostra twierdzi, że ojcostwo jest opinią, a jedynie matka faktem. Tak więc pozostawmy domysły i przejdźmy do faktów, które wypunktowałem. I one mówią, że Jezus jest Mesjaszem. A jeśli Jezus jest Immanuelem, a jeżeli Jezus jest Jeszua, Jahwe, Zbawiciel, to nikt inny nie spełnia tych kwalifikacji, prawda? Jeśli On jest Stworzycielem, to nie ma nikogo innego, prawda? Tak więc, czy mam zaakceptować fałsz? Muszę dokonać wyboru. A co jeśli musiałbym się komuś pokłonić? Mam dla Was interesującą wiadomość. Otóż w moim kraju, w RPA, wprowadzono nowe prawa i nowe programy. I one zostały analizowane przez cały świat. Cały świat chce je mieć. W naszym systemie szkolnictwa mamy coś, co nazywamy programem 2005.
Co oznacza, że w przyszłości nasze dzieci będą musiały być biegłe we wszystkich religiach, umieć modlić się we wszystkich religiach i znać bóstwa każdej z religii. Tak więc wkrótce być może będziemy musieli powiedzieć: przepraszam, ale nie mogę się na to zgodzić. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego. List do Galacjan 4:4. Co się stało w 70. tygodniu? Wiecie, teraz żyją ludzie znający wiele sposobów na wyjaśnienie proroctw, które istnieją na świecie. Niektórzy biorą te 70 tygodni i odnoszą je do przyszłości i mówią, że to dotyczy Antychrysta. Drudzy twierdzą, że 70 tygodni odnosi się do Żydów, aby zakończyć przemianę i przynieść wieczną sprawiedliwość. Wszystkie one są mesjanistyczne. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Daniel 9:26. Co to znaczy? On umrze, ale nie dla siebie, tylko dla kogo? Dla nas. Widzimy, że to się staje coraz bardziej ekscytujące. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Daniel 9:26. I mamy ilustrację, piękną ilustrację o dwóch siłach walczących. Księciu Mesjaszu oraz o kimś innym, kto chciał zniszczyć miasto. Kto to jest? To był Rzym. Rzym, który chciał zniszczyć miasto w 70 roku naszej ery. Tak więc Mesjasz będzie zabity, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Teraz jest mowa o Mesjaszu, potem ta druga siła i znowu Mesjasz. Tak to działa. Więc teraz Mesjasz zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień. Popatrzcie teraz. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Wow! Jak Mesjasz przyniósł koniec systemowi ofiarniczemu? Sam stał się ofiarą. Tak więc teraz mamy 70. tydzień. Proszę pomyślcie o tym. 70. tydzień odnosi się do Mesjasza i nie może być przerzucony na przyszłość, ponieważ w środku tego tygodnia, a tak przy okazji, połowa z siedmiu to ile? 3,5. A jak długo Jezus był aktywny po jego namaszczeniu? 3,5 roku, tak. Tak więc w połowie tego 70 tygodnia, co się dzieje? Zostaje zabity i w ten sposób kończy system ofiarniczy, ponieważ on stał się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Czy to prawda? Tak więc tylko on wypełnił tę część proroctwa. A przy okazji, czy powinienem to odnieść do przyszłości, czy do czasów Jezusa? W połowie tygodnia zniesie ofiary. W proroctwie pozostawiono jeden profetyczny tydzień albo 7 literalnych lat. Ile to jest połowa z siedmiu? 3,5. 3,5 roku. Od jesieni roku 27 prowadzi nas do wiosny 31 roku naszej ery. Tak więc mamy rok 27 i 3,5 roku. I system ofiarniczy Żydów, dla którego istniała świątynia, kończy się. Ale Mesjasz będzie zabity, ale nie dla siebie samego. To jest fenomenalne. To starożytne proroctwo wskazuje na Jezusa i na nikogo innego. Czyli jest to więcej niż powód do zdegustowania dla przywódców innych religii światowych dzisiaj. 70. tydzień, 31. rok naszej ery, Jezus umiera. Ale zostaje jeszcze 3,5 roku. 70 tygodni zostało dane Żydom.
co się wydarzyło w 34 roku naszej ery? Pozwólcie mi coś powiedzieć. Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy byli Żydami: idźcie najpierw do zagubionych dzieci z Izraela. On im tego nie zabronił, nawet pomimo jego śmierci. On powiedział: idźcie najpierw do zgubionych dzieci Izraela. I oni obracali się wokół Żydów. Ale w 34 roku naszej ery coś się wydarzyło. Żydzi ukamienowali Szczepana, a chrześcijanie rozproszyli się. A kto ich prześladował? Kto został na nich posłany? Pamiętacie? Paweł. I Paweł otrzymał wizję i stał się apostołem kogo? Pogan. Piotr również otrzymał wizję prześcieradła spuszczonego z nieba, wypełnionego nieczystymi rzeczami. I on został posłany do Korneliusza, poganina. I on przychodzi do Korneliusza i mówi, że Bóg pokazał mu wizję, że nie ma żadnego człowieka nazywać nieczystym albo nieoczyszczonym. Wy wiecie, powiedział do niego, że nie jest zwykłą rzeczą dla Żydów przestawać z poganinem, ale Bóg pokazał mi w wizji, że mam do ciebie przyjść. Tak więc w 34 roku naszej ery Szczepan zostaje ukamienowany. Polecenie, aby Ewangelia została zaniesiona Żydom, kończy się, a Ewangelię dostają później poganie i oni głoszą zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czy to nie jest interesujące? I każdy Żyd, który chce być wszczepiony w Bożą winnicę, może to uczynić, ale musi mieć znajomość Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I wtedy staje się chrześcijaninem. Jeśli jesteście w Chrystusie, jesteście dziećmi Abrahamowymi. I w taki sposób to działa. Chrystus był ukrzyżowany dokładnie na czas, według proroctwa. Dokładnie tak, jak proroctwo przepowiedziało. Stało się to w połowie tygodnia, ale ciągle trwało miłosierdzie, dopóki całkowicie Go nie odrzucili. Nie tylko Chrystusa, ale również Jego naśladowców. Zgodnie z proroctwem Daniela, Boże przymierze z Żydami wygasło w 34 roku naszej ery i w konsekwencji tego muszą być dopiero zaszczepieni w winnice. Oni nauczali i oni byli odrzuceni. Tutaj przy owczej bramie złapali Go, aby Go ukrzyżować jako Zbawiciela. Chcieli Go uczynić królem królów i chcieli, żeby zniszczył Rzymian, ale On przyszedł zniszczyć grzech. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Jakże miałbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Ozeasz 11, 3, 4 i 8. Jeruzalem, Jeruzalem, jak wiele razy chciałem cię zgromadzić, tak jak kokosz gromadzi pisklęta, ale wy nie chcieliście. Oto dom wasz pusty zostanie. Mateusz 23, 38. Czas, w którym oni mieli nieść poselstwo Ewangelii, doszedł do końca. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś ty poznało w tym to dniu, co służy pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Dlaczego? Dla zatwardziałości ich serc. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie zostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Łukasz 19:41-44. Czy to się spełniło? Tak. Oto dom wasz pusty zostanie. Mateusz 23:38. Tak więc Ewangelia zostanie zaniesiona poganom. Co to znaczy pusty? Czy to nie oznacza czegoś pustego, gdzie nie ma światła? Nic. W ogóle nic. W połowie tygodnia Chrystus Mesjasz doprowadzi ofiarę do końca. Te wersety mówią, że Mesjasz umrze przez ukrzyżowanie w 14 dniu pierwszego żydowskiego miesiąca 31 roku naszej ery. I te przepowiednie spełniły się w każdym detalu przez Chrystusa. Popatrzcie, wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Marek 15:38.
Nie od dołu do góry, ale od góry do dołu. Kto ją rozerwał? Bóg. On rozdzielił ją i w ten sposób droga do miejsca Najświętszego została otwarta. Co znaczyło, że każdy Żyd mógł zajrzeć do miejsca Najświętszego i pozostać przy życiu. Dlaczego? Ponieważ system ofiarniczy zakończył się. Pomyślcie o czymś takim. Jezus wypełnił system ofiarniczy, tak czy nie? Gdyż złożył z samego siebie ofiarę doskonałą. A co by się stało, gdybym ja zbudował małą świątynię i rozpoczął znowu składanie ofiar? Co bym chciał powiedzieć przez moje postępowanie? Że Chrystus nie wypełnił wszystkich szczegółów i że Chrystus nie został ofiarowany. Tak więc nawet gdyby oni chcieli postawić nową świątynię, niech sobie tak robią. Jednak to nie byłoby od Boga. Zgadzacie się ze mną czy nie? Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, Marek 15:38. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, Mateusz 27:51. Bóg zadbał, aby zostało to dla nas zapisane. Tak więc według proroctwa Daniela, Boże przymierze z Żydami zakończyło się w 34 roku naszej ery, na końcu 70 tygodni. I nie możecie tego okresu odnieść do przyszłości, ponieważ system ofiarniczy został zakończony przez samego Jezusa Chrystusa. Tak więc to jest w przeszłości. Rok 34 naszej ery, ukrzyżowanie Szczepana. Żydowscy liderzy odrzucają Ewangelię i ona zostaje zaniesiona do pogan. List do Galacjan, 3:29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Więc inaczej mówiąc, każdy, kto akceptuje Jezusa, jest nasieniem Abrahama, tak czy nie? Gdyż Paweł w 3 rozdziale listu do Galacjan mówi, że nasienie dotyczy jednego potomka, Jezusa Chrystusa. Inny wiersz mówi, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Galacjan 6, 15-16. Kim jest Izrael Boży? To ci, którzy zaakceptowali Jezusa Chrystusa. Więc ja osobiście kocham Żydów i mam wśród nich dobrych przyjaciół i naprawdę mocno się modlę całym moim sercem, aby zaakceptowali prawdę. I mam nadzieję, że jest tu wielu Żydów dzisiejszego wieczora z nami. Ja nie mam żadnego zamiaru potępiać Żydów, lecz mam nadzieję, że zaakceptują oni te proroctwa, które wskazują na Jezusa jako Mesjasza. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Daniel 8:14. To jest więcej niż proroctwo. Oczyszczenie świątyni, które w pojęciu żydowskim oznacza sąd, odnosi się do dni sądu w czasach końca. Końca świata. Proroctwo zakończy się 2300 lat później, a wtedy nastanie wieczność. Wszyscy wiemy, że ta ziemia została już raz osądzona i zniszczona przez potop. I wszyscy, którzy byli w arce, ocaleli. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Jan 5:39. W Jezusie mamy życie. W Jezusie jesteśmy zbawieni. W Jezusie możemy wejść do Królestwa i w żaden inny sposób. I teraz, gdy znamy to proroctwo, nie mamy wątpliwości, co się stanie na świecie. Ja chciałbym ostrzec ludzi z tego kraju i ze wszystkich krajów świata, że wkrótce będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie. Służcie Panu, a nikt nie będzie zgubiony. Dziękuję za wysłuchanie. Tłumaczenie: Tomasz Jesionek i Krzysztof Stabryła. Czytała Marzena Pytel.